Gdańsk, jak każda dynamicznie rozwijająca się aglomeracja, każdego dnia staje przed wyzwaniem dotyczącym konieczności spełniania potrzeb i oczekiwań nie tylko mieszkańców, ale również przyjezdnych turystów w zakresie nowych możliwości i form spędzania czasu wolnego oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta. Doskonałą odpowiedzią na obecne potrzeby turystyczne, rozrywkowe i edukacyjne będzie Nautilus Gdańsk, nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt spędzania czasu wolnego. To obiekt, który szybko stanie się nowym silnikiem turystycznym miasta i największą atrakcją turystyczną polskiego wybrzeża. Korzyści płynące z jego funkcjonowania będą miały wpływ na dynamiczny rozwój wielu gałęzi lokalnej gospodarki. Nie ma wątpliwości, iż obiekt szybko zyska miano nowej ikony Gdańska. Nautilus Gdańsk jest kolejnym odcinkiem serialu wielofunkcyjnych obiektów spędzania czasu wolnego, realizowanych i finansowanych przez PFI Future S.A. na terenie Polski na podstawie udzielonej licencji. Każdy z obiektów będzie dedykowany innemu kontynentowi, tworząc niezwykłą opowieść, której poszczególne części rozmieszczone będą w różnych miejscach Polski. Obiekty te będą się wzajemnie uzupełniać i promować, a odpowiednia polityka marketingowa będzie skłaniać turystów do poznania całego opowiadania, a tym samym do odwiedzenia wszystkich powstających obiektów. Opracowany przez PFI Future S.A. obiekt dla mieszkańców i turystów Trójmiasta zapraszać będzie w niezwykłą odyseję w głębie oceanów i zakątków Ameryki Południowej. Oceanarium to doskonałe miejsce na spędzanie czasu wolnego w gronie rodzinnym i przyjaciół, które zapewnia możliwość obcowania z niezwykłym światem fauny i flory. Niezwykła kolekcja florystyczna, odpowiednio wyselekcjonowani przedstawiciele różnych gatunków zwierząt, w tym także tych zagrożonych wyginięciem, różnorodność form przekazu informacji dostarczą zwiedzającym potężny zastrzyk pozytywnych i niezapomnianych emocji, które będą skłaniać do wielokrotnego powrotu do tego miejsca. Interaktywny ze zwiedzającymi charakter obiektu zapewni również możliwość udziału wraz z opiekunami w karmieniu pingwinów, płaszczek bądź egzotycznych ptaków. Warto również dodać, iż w ramach projektu będzie funkcjonować Fundacja Nautilus Gdańsk, zajmująca się ochroną ginących gatunków oraz organizacją misji dla młodych mieszkańców Trójmiasta w niezwykłe miejsca Ameryki Południowej. Oceanarium to dopiero początek emocji, które czekają na zwiedzających. Kolejną dawkę zapewnią jaskinie nauki 5D+, które zapraszać będą w świat wirtualnej rzeczywistości. Dzięki nim możliwe będzie poznanie zjawisk astronomicznych, przyrodniczych i biologicznych. Będzie to strefa odkrywania tajemnic świata nauki, a uzupełniany i modyfikowany cyklicznie zakres tematyczny stanowić będzie doskonałe zaproszenie do ponownych odwiedzin. Po tak niezwykłych emocjach warto trochę zwolnić, odpocząć i nabrać nowych sił. Doskonałym miejscem do tego będzie pasaż handlowy i pasaż gastronomiczny. W pierwszym z nich na zwiedzających czekać będą wyselekcjonowane tematycznie pamiątki związane z obiektem, natomiast drugi zapewni gościom możliwość skosztowania potraw charakterystycznych dla wybrzeży Ameryki Południowej, ale również innych zakątków świata. Czy w Polsce można korzystać ze słonecznych kąpieli i wodnego relaksu przez 365 dni w roku, niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych? Taką możliwość zapewni Nautilus Egzotyczna Laguna. Będzie to strefa prawdziwego relaksu, wypełniona lasem tropikalnym, plażą, różnymi basenami i dużą ilością leżaków. Natomiast saunarium i sale fitness stanowić będą doskonałe uzupełnienie dla tej strefy. Nie mniej ważnym elementem wielofunkcyjnego obiektu spędzania czasu wolnego będzie hotel Secret Continental. Tematycznie zaprojektowane wnętrza poświęcone będą wybranym kontynentom, państwom oraz miastom, dając początek niezwykłej podróży do odległych zakątków całego świata.
Natomiast nawiązana współpraca z ponad 300 miastami z całego świata przyczyni się do bardzo owocnej promocji nie tylko hotelu czy oceanarium, ale również Gdańska i Polski. Powstanie tak nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu spędzania czasu wolnego, jakim będzie Nautilus Gdańsk, wiąże się z koniecznością stworzenia nowoczesnej i spójnej polityki zarządzania strumieniem turystycznym w Gdańsku wraz z ogólnopolską i globalną promocją miasta. Z zadaniem tym doskonale poradzi sobie interaktywna platforma Hello Poland, dzięki której będzie możliwy zakup biletów do naszego obiektu i innych atrakcji miasta, a także rezerwacja hoteli czy stolików w restauracjach.